chodzi o to, żeby nie było lepszy niż masz prawa lewa wtedy. Tutaj jest jeden silnik akurat, a z drugim jest zbiornik paliwa. Ale jest wersja z dwoma silnikami. I drugi silnik jest do napędu hydrauliki i do wałka odbioru mocy. Tutaj też jest tak, że ten wałek odbioru mocy, ale on nie ma takiej dużej mocy, jak żeby cokolwiek dużego napędzić. Tutaj napędza tylko wentylator, więc jest wystarczająco. To jest na sztywnej ramie, dlatego może więcej karmić. A to jest dzięki temu, że ma inteligentny układ hydrostatyczny, że do tego najnowszego Rexcota, że jedno koło jest powietrzu, przedniej tak ciągnie. Nie? Bo ten jest drugi model, co ma dwa silniki, tam jeszcze jest jakiś starszej generacji układ i tam jest problem. Jak się jedno zrywa, to zaczyna skakać, trochę gorzej to wygląda. Może mniej targnąć, no bo ma przegub na środku, więc... Znaczy, targnąć może, tylko że nie będzie równo jechał, nie? Nie będzie odebrał jakości odpięcia. To jest na przykład Zero Turn, czy on zawraca w miejsce tak jakby. Ale też można mu zrobić tak, żeby jeździł co drugi, co trzeci przejazd. I chyba nawet to jest lepsze niż ten Zero Turn, bo ten Zero Turn zabiera za dużo czasu. Dlatego jest taki planer, cały aplikacja w chmurze, gdzie planujesz sobie właśnie granice pola, wszystkie przeszkody i wrzucasz tam parametry maszyny, jak chcesz jechać, gdzie się zacząć, gdzie się skończyć. I taki planer tam sugeruje ci po prostu jego najbardziej optymalną trasę, albo wreszcie możesz mu wymusić, że chcesz na tej tą sekcję pola zrobić, to co się dzieje. Czy tak, to jest też tak nie do końca tutaj akurat w tym przypadku tego silnika dobrze zrobione, bo